production. Detailingowy dziadzia Deliksiru w końcu.
Opal. I teraz tak, co do produktu. Tak jak widziałeś, jeżeli chodzi o opony na Audi, od tego zaczniemy, słuchaj. Aplikacja na opony nowe, domyte. Tire cleanerem starałem się jak najdłużej je męczyć, żeby tego fabrycznego zabezpieczenia jak najmniej zostało. Oczywiście, jak to przy nowych oponach, ten dressing do końca nie jest, tak można powiedzieć, miarodajny ten test. Ale spokojnie, w dalszej części filmu pojawi się też na innych oponach. Skupmy się teraz na Audi. Poleżało to dosyć długo na oponach, żeby sobie usiadło. I teraz tak, aplikacja na bogato, bez docierania, mega przyciemnienie i połysk. Aplikacja na z docieraniem, o, optymalnie, idealnie. Idealnie. Super przyciemnienie, bez nadmiernego połysku. I rewelacyjnie. Usiadł po prostu, naprawdę bardzo fajnie. Konsystencja żelowa. I tutaj do... To są chyba bracia Pietrzak ogólnie, jeżeli chodzi o tę firmę, ale ślisko. A, i śliskość tego produktu, obęd, aplikacja też naprawdę malina. Wydajność, kosmos. Ktoś to wymyślił, a to mizer, gwali do tego produktu, to powinien stać i cały dzień nim psikać. Bzdura. Ogólnie produkt się w środku z czymś rozwarstwi. Tak jak widziałeś, na pewno ci go zapcha. Jak załapię tego gluta, nie wiem co to było, moim zdaniem zapcha. Ja osobiście, może nie jest to piękny koreczek dozowniczek, ale bardziej praktyczny. Kilka kropelek i lecisz. Gwala w ogóle tam w ogóle nie siedzi. W ogóle. Strzał w kolano. No i to maksymalny. Wydajność będzie kosmiczna. Trwałość. I to jest tak. Po pierwszym myciu, słuchaj, ten połysk nadmierny znika. Zostanie taka satyna, mat. Ale co mi się podoba, to to, że jak położysz dressing, pozwolisz mu posiedzieć na oponie, żeby opona go poczuła solidnie, to dłużej posiedzi. Zdecydowanie. Aplikacja bez docierania, czyli bez zbierania produktu, zdecydowanie dłużej siedzi. Wytrzymał na oponach nowych. To jest ważne. Prawie 1800 km. Czyli wynik nie jest zły. Chyba półtora miesiąca. Czyli naprawdę nie jest źle. Ogólnie jaram się zapachem. Taki jaram się. Fajny zapach. Nietypowy. Świeży. Jakiś takich perfum, taki, jakby to opisać, aż jedzie w nozdrze, naprawdę, ale już ten zapach gdzieś wąchałem. W jakiejś chemii. Bardzo przyjemny, rewelacyjny produkt, naprawdę. Na opony, jeżeli chodzi o aplikację, bomba. Stwierdziłem, że sprawdzę też produkt, bo tę wypowiedź nagrywam w sumie, kurczę, początek, koniec kwietnia, bo później się zapętlę i oczywiście testy będą w dalszym ciągu, bo na Mańku już leży, dressing badam, plastiki Volvo też badam, ale nagrywam wypowiedzi z tego względu, żeby kurczę później, żeby to być na bieżąco, żeby, bo później wiadomo, no ja sobie to zapisuję, ale część emocji obcowania z tym produktem gdzieś ucieknie i także chcę żeby to było na świeżo nagrywane. I stwierdziłem, że zarzucę na tylną klapę Volvo, na carbon i zobacz, jak wygląda aplikacja, jak wygląda uderzenie i powiedzmy, ile posiedział tak naprawdę, bo kurczę, tutaj test, znaczy nie, no będzie wiarygodny, kurczę, no bo z tyłu jakby nie było klapa w Volvo, nie ma lekko.
i po aplikacji, i po teście. Króciutko. Dlaczego? Słuchaj, po 2 miesiącach, czy po 3, zapomniałem i przykryłem produkt. I później to się jakoś tak rozjechało. Co do karbonu, też rewelacja. Nie widzę tutaj, kurczę, żadnych minusów. Tak naprawdę kładzie się idealnie, odparował w słońcu szybciutko. Obłędnie. Położyłem i od razu odparował. Poślizg, bomba. Hydro, rewelacja. Posiedziałbym. Karbon jak już przyjmie, dobry towar, to siedzi jak wściekły. Tutaj niestety zapomniałem i przykryłem po prostu. Nie pamiętam nawet czym, ale też czymś konkretnym, kurczę, i tak się to wszystko rozjechało. No tak to jest. Mając na aucie kilka produktów, uwierz mi, że człowiek jest w stanie się zakręcić. Kurczę, Rześko, październik, końcówka i pierwsze przymrozki w garażu, mam 5 stopni. Taka sytuacja. Dobra, słuchaj, po tym stwierdziłem, że wskoczę na twarde plastiki w komorze silnika w Volvo.
Pięknie to usiadło, co? I słuchaj, przed myciem, kurczę, zapomniałem pokazać, bo ja tej komory nie ruszałem. Tam ktoś nim jeździł, robił co chciał. Było brudno. Było widać odcięcie. Wjechałem z EcoShine Alu Cleaner. Nie Alu Cleaner. MultiShine Alco, właśnie. O, ten produkt. I słuchaj, to kurczę, odcięcie znikło. Mówię, oho, zebrało produkt. No ale tak jak widziałeś. Pół roku i hydro na wysokim poziomie. Próbowałem usunąć najpierw ich APC, które się pojawi, w koncentracie. Nie udało się. Później wjechałem z cleanerem do opon z mocnym zawodnikiem. Też się nie udało. Troszeczkę to hydro osłabło, ale produkt, jak pozwolisz mu usiąść, naprawdę, jak już usiądzie, no fakt, że to odcięcie na mokrym widziałeś, było jeszcze widać. Tak, że on siedzi, no i zabezpiecza. No w komorze silnika, no cóż, no kolejne miejsce, gdzie można powiedzieć, że się sprawdził. No i teraz słuchaj, stwierdziłem, bo on ma fajne wykończenie, wskoczę na opony letnie w Mańku, czyli w mieście, i chciałem zobaczyć, jak się będzie zachowywał na Chińczykach, które lubią dressingi. No tutaj tak jak na Audi, no przerwałem test, naprawdę, bo to by trwało wieczność. No kurczę, no nie chciało mi się już, powiem szczerze, nie chciało mi się, bo tu się wiele nie zmieniało. Z tyłu trochę to usiadło, ale czuję, jakbym tam skoczył z cleanerkiem delikatnie.
Uwielbia ten produkt opony. No, opony uwielbiają ten produkt. O tak. Na nowych oponach widziałeś nowe opony. I ile siedział. Naprawdę fajna sprawa. I tak jak już krążymy wokół tych opon, bo w tę stronę będę się kierował, zobacz, co się dzieje, jak produkt zarzucimy na opony, które są już grubo wysezonowane, które naprawdę domyłem na igiełkę i na tych oponach dopiero produkt pokazał zajebistego pazura.
ogień, co? Szukać takiego hydro. Co mi się podoba w produkcie? I ja tutaj od razu uderzę. Na plastikach on fajnie siedzi. Poślizg jest mega, wydajność jest mega. Tak naprawdę osobiście nie widzę minusów. Naprawdę nie widzę minusów z tego względu... A, Guala. No świetnie. Z tego względu, że produkt sprawdzi się i na tworzywach. Tak naprawdę nawet w aucie na dolnych plastikach też będzie elegancko. Będzie maskował drobne rysy przetarcia. Ale moim zdaniem opona. No idealnie, jak dobrze przygotujesz oponę, no pije świetnie. Wykończenie jakie chcesz. Chcesz mieć troszeczkę połysku, zarzucasz grubo. Chcesz mieć piękne przyciemnienie, taka satyna powiedzmy, z całkiem niezłym przyciemnieniem docierasz. Rewelacja. No cropping kurczę na Opelku, to jest na oponach Opla, to był obłęd kurczę. No poezja, to usiadło jak wściekły tak naprawdę. Teraz tak, no jest jeszcze Spinel, właśnie, i tak jak obiecywałem, on się pojawi za tydzień czy dwa. I miałem robić filmy, kurczę, tam w Spinelku już nagrałem wypowiedź, miałem robić porównanie tych dwóch produktów, oddzielny film, ale stwierdziłem, że nie będę robił. No po co? W Spinelku, przy Spinelku już powiem, co jest pięć. No dobra, słuchaj, z mojej strony wszystko. Produkt naprawdę rewelacja. Dlatego poświęciłem na niego, kurczę, 2022 rok. Zacząłem, tak, zacząłem zaraz po zimie i kończę tuż przed zimą, żeby właśnie komorę silnika ogarnąć. Kurczę, no szukam, a ten Guala, szukam minusów. A i te farfocle, które tu fruwały, czy one jeszcze fruwają? No tu nie widzę, a tu widzę. Jest cały czas takie przymglenie, jakieś tak, no są jakieś fafluniaki takie, kurcze, paskudne. Tu bardziej widać, bo jest bardziej klarowny. Tu niestety z tego względu, że płyn jest ciemny, ale tu w opalu jest ich zdecydowanie mniej. No dobra, fantastyczny produkt. Wyczekuj teraz Spinela. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!